Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam was na Let's Level Mobius Final Fantasy. Tak więc dotarliśmy do drugiej części aktu szóstego, gdzie pod wyzwanie jest stawiana Meia, jak i Antaos, czyli nasz główny bohater. I mamy tutaj sekcje przeznaczone tylko i wyłącznie dla danej klasy, co troszkę niby ma utrudnić nam sprawę, ale zobaczymy, czy naprawdę tak będzie. A na obecną chwilę bym zobaczył, co mam tutaj do zrobienia. Dwóch przeciwników pokonać ich słabością elementarną. To nie powinno być większym problemem. Zobaczmy. Zacznijmy od światła. Odrobinę mroku i odrobinę zimna. To by było już dwóch przeciwników, co padło od swojej słabości elementarnej. Tak więc misja wykonana i wystarczy pokonać pozostałych przeciwników. Odrobinę zimna, odrobinę światła, odrobinę buffa. I mrok. Znowu sami z elementem światła. Więc pochłonąłbym sobie światło, chociaż mam 3 disaster. Też w tym momencie ładnie zadziałało. I znowu formacja dwóch na jednego. Tutaj już muszę uderzyć światłem. Pochłonę mrok dla lepszej obrony. Zbuffowałbym cię jeszcze trochę. Free disaster. Jeszcze raz. Dokładnie tak. Dark Wisp. Zmienia wszystkie elementy na mrok. Tak, wyzwanie zostało wykonane. I ruszamy dalej. I disaster dobrze się sprawdził. Może iść z nami dalej.
Zacznijmy od mroku. Odrobinę zimna. I 3 disaster. Pierwszy cios jest elementem światła, to mi nie podpadło nigdy. Odrobinę bym się spachował. Zaczniemy tą walkę od mroku. I 3 disaster. Sporo tych elementów tutaj. Kim ty jesteś? Mamy nowego przeciwnika. Jest elementem światła. Więc przebije się mrokiem. Spróbuję się przebić mrokiem. Zmienił swój element i masę debuffów mi zarzucił razem z trucizną i wszystkie elementy mi zniknęły. W porządku. Sam chciałbym wiedzieć, jakim cudem ustałem. A jednak nie ustałem. Będę musiał mieć ultimate'a przy nim. Supreme Illusion. Niech będzie. Nie spodziewałem się takiego twardego przeciwnika. Po tym jak ci normalni padali jak muchy. Zbuffujemy się na starcie. Dzięki, Eko. Ha!
Zaczniemy to od mroku. Odrobinę światła. Buffuje się nieco. I pora znowu na bossa. Mam ultimate? Mam. Przebicie. Wzmocnienie. Będziemy się z nim bawić. Uprzejmości. Poszło wyjątkowo sprawnie. Zważając oczywiście na to, że za pierwszym razem mnie powalił. Light Shift. Zmienia wszystkie orby na światło. I mamy cyklopsa. Co będzie zwykłym cyklopem? Meia Synchro. Violet Luna. Atak obszarowy, ale nie mam multistrajka. Obecne karty podobają mi się nieco bardziej. Cyklopa. Wygląda to, że ukończyłam swoje wyzwania. Powiedziałabyś mu dla mnie? A na co ci wyglądam? Jakąś wróżką? Messengerem? Co mam mu powiedz? Echo robi się coraz to bardziej wredna. Nieładnie. Ruszamy z powrotem. Mam tutaj w zapasie maga? Mam. Chociaż zmieniłbym mu karty. Bo mam już nieco silniejsze zaklęcia. Na przykład ciebie. Wiaterek. Też mamy silniejszy z multistrajkiem. I jeśli chodzi o ziemię, mamy ciebie na razie wystarczyłaś. I też dalej powinnaś wystarczyć. Ty masz mrok i światło i ogień tutaj. I te karty jako podstawowe.
Chyba nie zapomniałem, jak się nim grało. Sporo czasu minęło. Katastrofę sobie wezmę. Przebicie jest fajne. I animacja mi się bardzo podoba tej zdolności. Tak, wydaje mi się on jednak być nieco silniejszy. Nieco bardziej silniejszy. Niedobra bombka chce mi tutaj wybuchnąć. Tego bym nie chciał. Co to za nieładne spowolnienie mnie? Więcej debuffów. Dzięki. Zaraz się jakoś przyjaźniej zrobiło. Zanim ruszymy dalej. Jeszcze wzmocnię jego ultimate. Coś mi się tutaj jeszcze polepszyło? Tam w opisie było, że jeszcze rozszerza panel, ale nie odniosłem takiego wrażenia.
Więc mam tutaj attack power. Ale zmieniłbym to na break power. I na wzmocnienie magii. Jeszcze wzmocnienie mroku. Wzmocnienie światła o 4%. Gdzieś tutaj widziałem wzmocnienie ognia. A nie, to już ma ktoś inny. Union Knight? Chwila, moment. Ten całkiem pierwszy rycerz? Rzeczywiście on to ma. I to dwa razy. Więc atak 3 mu na razie zostawię. Co się dzieje w shopie? Massamune. Więcej przebicia bym chciał dla niego. I ruszamy o krok dalej. Headlong Church. I zobaczmy teraz, czy jest jakaś mała różnica w potędze. Ale wydaje mi się, że jest. Jest mrok. Dwa razy mrok, jeden raz światło, tak? Najpierw uderzymy światłem. Potem mrokiem. I mam idealnie ogień na rozpoczęcie tej walki. Bym się zbuffował. O, zabolało. Thank you.
i ogień. Tak, Anteosem zaraz się walczy inaczej. I dwóch mam pokonać ich słabością. Tak samo jak i u Mei, ale to było automatycznie wykonane. I teraz może być jakiś ciekawy boss tutaj. Ale pewnie będzie ten sam. Goa. Dual Horn z Final Fantasy X. To może być ciekawe. I jeszcze jest to zdolność dla mnicha. Zobaczmy tę zdolność. Ładnego buffa zarzuca. Do przebicia. I ogień. Odrobinę bym się jeszcze wybuffował. Pochłonę światło i uderzymy mrokiem. I mam tego samego przeciwnika. Zobaczmy, jak Antao sobie z nim poradzi. Przebicie. Odrobinę mroku. Zabrakło mi tego jednego ciosu do przebicia, niestety. Więc sobie zregenerował nieco obronę. Sporo nieprzyjemnych debuffów mi zarzucił. Zmienił sobie element na mrok.
To dosyć niefortunnie. Obronę na mrok sobie dorzucę. Czy to przeżyje? Pechowo nie dostałem żadnego skilla na regenerację. I nie mam Phoenix Stone'ów. A tak dobrze szło. Ale nie poddamy się bez walki. Albo lepiej mówiąc, bez wygranej. Więc niech to będzie moją zdolnością wsparcia i ruszajmy. Nie można go lekceważyć, jest naprawdę silnym przeciwnikiem. Kapuje się. Nie. To nie właściwa chwila na wybuchową atmosferę. Mrok. Ja po sobie pochłonę. Prosimy mi tu nie wybuchać. O, widzę, aż się palą do walki. Dosłownie. O, witaj, my się skądś już znamy. Cóż nie? Ty się leczysz od tego? Nie szkodzi. Potraktujemy cię w takim razie ogniem. No tak, ty mi perfidnie niszczyłeś moje elementy. Dwa ciosy zdołam się przebić? Wypadałoby. Nie. Nie mogę mu pozwolić, że dostanie drugą turę. Czyli Ultimate musi być akurat na tą walkę dotrzymany. A wydawałoby się, że jest ta klasa taka potężna, a nie mogę się przez niego przebić. Thank you.
Armor Rock. Ja to bym sobie pochłonął. Zwakujemy się. A mogłem go pokonać za pierwszym razem. Zrobiłem poważny błąd z tym, że zaatakowałem pomiędzy jeszcze zdolnością. Po przebiciu skupić się tylko na atakach fizycznych. Cóż, na błędach się uczymy. I witaj ponownie. Ba? Przebicie wrokiem. Nie, wolałbym nie dać kitury. Pochłonę sobie światło i ogień. Został mi mrok. A teraz poszło to tak prosto. Ale elementy też mi przypasowały ładnie. Cyklopa. Wygląda na to, że wyzwanie jest skończone. Jak tam u Mei? Się dziwię. Zastanawiam. Powinieneś iść i sprawdzić co u niej. A to mówi Aeko. Tak więc wracamy. Martwiłem się, że nie dasz sobie rady. Widocznie się myliłem. Robię sobie własną drogę w tym świecie. To nie jest tak, że wiedźma musiałaby się chować za czyimiś plecami. Wspaniale! Więc może ty się zamienisz walczeniem, a ja się schowię. Idź sobie za wiedźmą, a nie masz pojęcia, jakie kłopoty po twojej drodze spotkasz. Musi być to lepsze niż podążanie za wróżką. Tak, Echo. Coś ci się za bardzo co nie podoba. Zobaczmy, tytuł nowy zdobyłem. Job Obtainer. Wróćcie wszystkie panele dla 5 różnych jobów. I zwiększyło mi to jeszcze Ability Power. Doskonale. Więc zobaczymy. Kate QX, to już widzieliśmy, ale 3 Disaster, Limitless Potential. Nie wiedząc co czeka nas dalej, wolę mieć tarczę na sobie.
chociaż idąc Antaosem wydaje mi się, że powinno być łatwiej. Żeby Meja nie była całkiem zdolna, ale jednak potęga mojej postaci jest bardzo ładnie dopieszczona. Pięknie. Minimalnie więcej przebicia by się przydało. Trzy duże elementy. Może uderzę ogniem? Pozbędę się najpierw elementu mroku. Kolejny buff. I pierwszy raz walczymy z Ultimą. Rzucę sobie buffa na początek. Co dokładnie on zrobił? Chciałem ogólnie na buffa kliknąć, ale trudno, skoro się nie da. Jednak ma chyba tego samego co ja. Większe przełamanie, cokolwiek to jej daje. Potrzebuję jeszcze troszkę więcej przełamania. I spróbuję ultimatem się przebić i jeszcze nie wystarcza. Będzie ciężko. Będę musiał zarzucić sobie tam obronę. Gdzie jest? Nie mam już tarczy tu? Niedobrze. Coś do leczenia pomiędzy, chociaż nie bardzo się to przyda. Nawet ultimatem się nie przebiłem. Niech będzie ta zdolność. Meja miała dosyć mocne przebicie, może ją spróbuję też. Tak mi się wydaje, że zdolności Antaosa są dużo silniejsze. Tobie nawet przybicia nie mam. No tak, bo najpierw światło użyłem, a ognia nie miałem. Thank you.
Zabrakło odrobinę do przebicia. I przed wejściem do kolejnej walki najlepiej dobiję sobie regenerację jakąś. Najpierw ogień. Światło sobie pochłoniemy. Niestety nie dostałem tego ostatniego orba. Zobaczmy teraz. Przebicie mrokiem. Daj mi orba, tak jest. Więcej przebicia. Nie wygląda to dobrze. Obronę sobie lepiej zarzucę. Tylko jeden taki fizyk, który żyje. Ale nie podwójny. Potrzebuję jakąś inną tarczę. Nawet przy tylu punktów życia. Okropnie ciężko to zablokować. Muszę się jakoś przebić przez tą jej obronę. Innej możliwości nie widzę. Przebicie zdolnościami mam wystarczająco silne. Ogień. Bardzo silny jest ten ogień. Światło. Rok. Nie szkodzi. Pochłonę światło. Chciałbym dostać buffy. Niech pomyślę. Nie chciałbym go za szybko ubić. Jednego buffa sobie wbiję. Potrzebuję miejsca na kolejne orby. I mam element mroku na przebicie. Jest mało tego przebicia.
i tarcza. Powinienem to teraz przeżyć. I jeden podwójny. 1000 obrażeń, a wszystkie życie straciłem. Czemu brakuje mi u niej tego przebicia? Spróbujemy. Może akurat nią muszę się przebić? Niech będzie Great Gospel. No i ma tu troszkę innych przeciwników. Zobaczmy. No nie wiem, czy my ma lepsze przebicie. Raczej bym nie chciał, żeby oni mi tu wybuchli. Daj mi dodatkowe tury. Modok. Nawet się udało. Przebicie zimnem. Tak, wydaje się być silniejsze te jej przebicie. Ewentualnie ta blokada, jak spadnie jej życie w dół, może mnie uratować jeszcze w tej walce. Ultimate sobie zostawię jednak na ultimę. Jak trafnie by to nie brzmiało. Zobaczmy. Tym nie leczy. Zobaczymy, czy przeżyje tą turę. Obrona nie zadziałała, bo w poprzedniej turze była użyta. W porządku, muszę dojść do walki z ultimą bez użycia tej tarczy po drodze. Cool X mi się przyda. Ta zdolność pasywna Mei może mnie uratować w tej walce. Spróbujmy jeszcze raz. No miło by było, jakbyście mi nie wybuchali.
bo się to skończy właśnie tak. A tak fajnie zaczęło iść od początku. 3 Disaster, może sobie wezmę, ale na ultimie bym potrzebował 2 buffy. Spróbujmy jeszcze raz, czy mi to wygeneruje inne? Oczywiście, że nie. Niech będzie 3 Disaster. Głównie chodzi o to, żebym przeżył tą jedną rundę, żeby móc przebić się przez jej obronę. Ej, zjadłaś moje elementy! No właśnie. Nieładnie tak. Mogę zacząć od zimna. I mam buffa. Dosyć ładne przebicie. Zobaczmy jeszcze raz. Coś bym sobie wchłonął. I niech będzie zimno. Tak, żebym mógł się mrokiem przebić. I witaj Ultima ponownie. Tak więc mam buffa na dzień dobry. To zadziałało ładnie. Przebicie mrokiem i to 2 razy. To już nie zadziałało tak ładnie. Chciałbym to przeżyć i mieć ulti gotowe. I jakimś cudem to przeżyłem. Więcej przebicia. Ultimate. Prawie. Wygląda na to, że właśnie tak to powinno zadziałać. Dosyć wyrachowana walka. Ale udało się. Czyli trzeba było tą zdolnością pasywną Mei zadziałać. Tamamo no Mae.
Single target, Bright Moon. No tak, na jeden cel. Brand of Light i Ability Ticket. Nowa droga się otwarła. Multi-Area Battle Mission. Dostałeś misję bitwy na różnych przestrzeniach. Walki mogą zostać ukończone od dowolnej przestrzeni, które są dostępne. Wybierz tą, która najbardziej ci odpowiada. Powodzenia! Jest tu jakieś ograniczenie przejścia? Mam pokonać 100 ich słabością elementarną, a tutaj 300 przeciwników. Okej. Jest jakaś specjalna misja do tego? Tak, więc zdolność dla ciebie. Tak, przebicie chcę mieć większe. Zdecydowanie. To samo jeśli chodzi o mnicha. Troszkę więcej przebicia. Obrony będę potrzebował dla niego. Jednak to troszkę mało było. Chociaż uratowała mnie tylko pasywna zdolność Mei do budowania tarczy. I czeka mnie tutaj 4 bitwy. W porządku, ale widzę, że już mamy godzinę czasu, tak więc zrobiłbym tutaj cięcie. A wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej części serii. Tuan Taos, over and out.